Dobra, hej, chciałam Wam przedstawić, jak obsługiwać dokładnie smartfona. I tu mamy stopnie, tu mamy datę 14/8, 20 stopni, będzie deszcz. Tu mamy smartfona i tu mamy, wpisuję Google, wpisuje się adres internetowy, wiadomo. I tu mamy kalendarz, notatnik, pliki, narzędzia, kontakty, aparat, wiadomości. To są aplikacje systemowe smartfona, wiadomo. I tu przesuwamy, można w tą stronę przesunąć. Tu mamy Google ustawienia. Multimobile, jego klawiatura i tą przeglądarkę sama sobie ściągałam. Przesuwamy, tak. I tu mamy aplikację i tu się ściąga, jeszcze można przesunąć sklep Play. I tu mamy różne aplikacje, jakie się chce. Można ściągnąć przykładowo Rossmann. Ściągamy Rossmann. I wchodzimy, rozmaw, ściągamy, zainstaluj. Akurat ja nie mam miejsca na dysku, ale wiadomo, ale tu jest Rossmann HIM i zdrowie i piękno twoje widzące. Podaj moment, rabaty. Rabatowanie, różne naprawdę są te aplikacje do wyboru. I tu są gierki, na przykład gra jakaś Mario Bros. I wpisujemy Mario, dajemy szukaj tą lupę, taką dużą i mamy nasz wybór Super Mario Bros. Lep, Guid. Klikamy w te trzy kropeczki, zainstaluj i będzie nam to instalowało lub dodaj do listy życzeń. I jak nie chcemy, to wracamy. Tu mamy różne w tym miejscu, różne aplikacje. Proszę. No i wracamy. Hop, hop. I wracamy. Tak się obsługuje. Tu mamy ustawienia. Wiadomo, tryb samolotowy, to jak ktoś samolotem idzie, zarządzanie kartami SIM. Proszę. Karta 1, karta 2. Jak ktoś chce tanio rozmawiać, to sobie drugą kartę wsadzę. Dobrze. Rozmowy na dwie karty SIM. Proszę. Jest. Dobra. Cofamy. Tu mamy Bluetooth, Wi-Fi, wiadomo jaka sieć przez internet się łączy, więcej, wyświetlacz, dźwięk, aplikacje, ustawienia zaawansowane, opcje programistyczne, to nie dla mnie i konta, nie przeszkadzać. Więcej. Komunikat, Wi-Fi, sieć komórkowa, tracking, wiadomości sieciowe, to tyle. Żegnam Was na razie. Tak łatwo jest obsługiwanie i ściąganie aplikacji. Tu mamy filmy, jakieś sobie nagrywaliśmy i muzykę, MyBox, kalendarz. Hop, jest 14 święto, niebowstąpień Matki Bożej, proszę. No to cześć. Nie będę Wam przeszkadzać. Miłych poczynań w życiu i miłego dnia.